Nie dla akta! Czołem, piracie, a ty czego się boisz? Czemu protestujesz? Bo nie mogę piracić. Nie dla akta! 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 Znaczy prawo do własności intelektualnej jest kradzieżą. Naszym zdaniem, tak samo jakby kazali, nie wiem, nam płacić za korzystanie z bibliotek czy czego innego. Chcemy wolności słowa, chcemy wolności w internecie, anonimowości przede wszystkim. I po to tu jesteśmy. I nie boimy się rządu, chcemy pokazać swój sprzeciw. Sama akta de facto zagrożeniem nie jest. Zagrożeniem jest prawo, które może zostać ustanowione dla akta. Sama akta jest tak naprawdę gównem. Jednym wielkim. Jak ktoś czytał tą ustawę, to wie. Jest niesamowicie nieprecyzyjna i pozwala na nadużycie. Problemem jest nie fakt powstania, znaczy nie sama akta, tylko fakt, w jaki sposób ona powstała. Że przez 5 lat negocjowano prawo, które ma mnie dotyczyć. I ja o tym nie wiem. Skąd będziesz ściągał pogolę? Kto za patole? Skąd będziesz ściągał pogolę? Kto za patole? Skąd będziesz ściągał pogolę? Co to za piosenka była? Słucham? Co to za piosenka była? Donald Matole, skąd będziesz ściągać pornole? Tam jest takie samo, tylko Komorowski na tamtym transparencie. Akta doprowadzi do ograniczenia dostępu nie tylko do dóbr kultury, ale także tańszych leków oraz nasion dla rolników. Dlaczego? Co dlaczego? Prawa autorskie, własność prywatna, korporacje chcą to zagarnąć. Znaczy, to jest za akta! Ho, ho, ho! To jest za akta! Ho, 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 ho! To jest za akta! To jest za akta! Ho, 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 ho! To jest za akta! Jesteśmy wkurwieni, ponieważ rządzący, miłościwie nam panujący, nie liczą się ze zdaniem obywateli, ani generalnie z ich losem. Chcieliśmy was zapytać o akcję dzisiejszą i ogólnie jak się z tym czujecie. No. Myślę, że to jest bardzo interesujące z wielu powodów. Dla mnie najważniejszy jest ten, że tutaj na tej demonstracji spotkały się takie grupy, które często były w przeciwnych demonstracjach. Były naprzeciwko siebie. A tutaj się okazuje, że są tak naprawdę zjednoczeni jednym wspólnym problemem tego ograniczenia dostępu do internetu, ograniczenia wolności. A co jest jeszcze dla mnie szczególnie ciekawe, to nie jest to kwestia piractwa wcale, tylko to, że nagle jakieś gigantyczne firmy, które występują w obronie swoich dochodów i które w dodatku są umiejscowione w zupełnie innym kraju niż nas, po drugiej stronie oceanu, narzucają pewne rozwiązania prawne, z którymi my nawet nie możemy dyskutować, ponieważ nie odbyły się różne konsultacje społeczne. I to jest coś, co jest najbardziej oburzające, jeszcze bardziej niż ograniczenie dostępu do piosenek i filmów. To jest to tak globalny po prostu porządek świata, który odbiera nam wolność. I tyle. Fajnie, dzięki. Renę, ciebie to dotyczy? Czujesz, że cię to dotyczy jakoś? Masz wiście. Jaki masz do tego stosunek? Czujesz, że jak oni to wprowadzą, to na przykład ty na co dzień będziesz miał inaczej? Słuchaj, no wystarczy, że pojedziesz do Niemiec i otworzyć YouTube, tak? I co trzeci numer się nie działa, tak? To jest jakby małe sygnał. Nie? I my też możemy być Niemcami, kto wie, ale to jest zajebiste.